długiej przerwie spowodowanej problemami technicznymi. No, mam nadzieję, że już takich nie będzie. Dzisiaj ocenię grę Hawks, grę zręcznościową, wojenną, która, no jak widzicie, polega na lataniu samolotem, myśliwcem. Są dwa tryby gry, jest tryb asysty, to właśnie tak jak widzicie w trzeciej osobie. Tutaj można wykonywać różne takie bardzo skomplikowane manewry, jak na przykład przyciągnięcie, czy takie ostre zakręty, jak tutaj. No i jest jeszcze taki tryb zwykły, nim się dosyć sztywno steruje. Zaraz tu pokażę tego, trochę rozwalę tych samolotów. Tu nowy cel misji zapewni przewagę w powietrzu. Czyli no trzeba likwidować te samoloty wrogie. Sterowanie jest bardzo łatwe. Przepustnica mocniej, czyli szybciej, to W, wolniej S, skręt taki lekki w prawo to D, w lewo to A, no a takie ostre manewry jak dziób w górę to strzałka w dół, dziób w dół to strzałka w górę, przechył w prawo to strzałka w prawo, a przechył w lewo to strzałka w lewo. Też się dosyć przydaje. D, klawisz D, który odpowiada za zmianę celu. Powiedzmy, że cel już ma mało życia i jakieś jednostki naziemne mogą go już zlikwidować spokojnie, to wtedy możemy obrać jakiś inny cel klawiszem D. Klawisz 1 to atak, czyli rozkazujesz swoim skrzydłowym, czyli pilotom, którzy latają obok ciebie, których akurat nie widać, atakować. Albo 2, obrona, tu widać w lewym górnym rogu, że wtedy skrzydłowi będą cię osłaniać. Właśnie tutaj jest koło mego samolotu taka strzałka była. Ona pokazywała, że w moim kierunku leci pocisk, bo właśnie to włączyłem teraz, to sterowanie z tym od tyłu, ale ono jest bardzo sztywne, ja nie lubię tak latać. To tylko tak latam, jak są jakieś cele naziemne, bo wtedy łatwiej się można je namierzyć, bo one nie ruszają się tak szybko, nie trzeba wykonywać jakichś gwałtownych lotów. No ale jednak tak w trybie asysty, jeżeli walczy się z jakimiś celami powietrznymi, to jest dużo łatwiej. Tutaj też w tle słychać rozmowy mojego pilota z innymi pilotami Hawks, właśnie ich widać dwóch obok tego celu żółtego. Oni byli widoczni jako takie małe punkciki w niebieskich rąbach. Takich jak ten za mną, tylko że były niebieskie i bez tego obramowania. Tutaj zapoluję sobie. Tego. Już coraz mniej tych samolotów, chociaż ciągle ich przybywa, ja nie wiem skąd ich się tyle bierze. Takie gry, takie strzelanki właśnie jak te, czy takie inne zupełnie, jak powiedzmy jak Battlefield czy coś, to są dosyć... O, co to było? Nie wiem za bardzo. Jakoś coś mi wleciało chyba i wleciało jakby w mój pocisk, który został wystrzelony z tamtego. No ale mniejsza. O, właśnie wpadłem w przeciągnięcie, to jest, jeżeli się zbyt mocno zahamuje, to wtedy samolot zaczyna gwałtownie spadać, to jest przeciągnięcie i to jest bardzo niebezpieczne dlatego. No ale mówiłem właśnie o tych strzelankach, że to jest dosyć nierealistyczne, że powiedzmy gramy jedną postacią, a w misji na przykład zabijamy tam podczas 10 minut czy 15, zabijamy 100 wrogów czy iluś, to tak, no naprawdę to nigdy tak nie ma. Powiedzmy, że podczas tam 10 minut można kilka osób tam na prawdziwym polu bitwy można kilka osób zabić. A nie tak, że cały pluton czy szwadron tych myśliwców. Grę bardzo polecam. Ona nie jest droga, wyszła chyba w 2008 czy 2009 roku. To jest Hawks 1, to
Ale moim zdaniem od dwójki nie jest wiele gorszy. Może troszkę trafika. No a tak to szczerze od siebie polecam, bo no bo naprawdę warto zagrać. Gra ta nie jest droga. Ja ją kupiłem chyba za 50 zł czy za 40 w Empiku. No także naprawdę warto za takie pieniądze. To a gra naprawdę wciąga na długi czas. Misji jest niewiele, tam 19, no i epilog to 20. No ale gra się dosyć długo, nie to co tam te Need for Speed ostatnio, co na przykład, tak powiem tylko dla przykładu, to odbiegnę od tematu, że Need for Speed The Run przeszłem w jakieś 4 godziny. To nie, to w Hawk się gra dłużej. Znacznie dłużej. Nawet jeżeli, bo tam na początku to dosyć szybko idzie, tam pierwsze 5 misji czy ileś to, ale później te misje są coraz trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane. To jest jedna z początkowych, tylko akurat przechodzę to na poziomie elitarnym, także no tutaj akurat dziada ładnie brzmi, ten zniszczyłem. Te transportowce są bezbronne, ale właśnie tutaj dostałem nowe polecenie. Muszę tam 6 minut, to widać po prawej stronie, 6 minut muszę utrzymać, tam bronić ten departament obrania i perymetru brony. No to przez 6 minut nie mogę pozwolić, żeby zostały zniszczone. Te transportowce, które latają, są widoczne na mapie z lewej strony na dole jako takie trójkąty. One zrzucają czołgi, o właśnie było widać, jak zostały zrzucone dwa czołgi. I one są tak jakby takimi matkami czy coś, że one mają nieograniczoną liczbę tych czołgów, że powiedzmy, jeżeli bym nie zniszczył tych transportowców, to one by te czołgi po prostu tak zrzucały, ja bym nie nadążał ich zniszczyć, dlatego najpierw trzeba trochę czasu poświęcić na te transportowce, a potem dopiero jak się je zniszczy zupełnie, to można się zająć czołgami, bo jeżeli by się te czołgi niszczyły, a transportowce by zostały, to ciągle by dochodziły nowe i nowe i co to? To nie jest sposób, to tak doraźnie tylko. Jest tutaj też tryb jakby taki ERS, to jest, że pokazują się bramki i przez które musimy przelatywać, żeby na przykład zniszczyć te, tu jest akurat koniec mapy, te takie sześciokąty, to tam już nie można wlecieć, bo tego trybu ERS nie włączę, bo on dużo czasu jakoś tak naprowadza na ten cel. Strasznie dużo czasu mu to zajmuje. Na przykład, żeby tam doprowadzić do tego czołgu, to musiał jakieś pół minuty przelatywać przez te bramki. To bez sensu, a w ten czas już bym mógł spokojnie go zniszczyć, o właśnie, tak jak teraz. Tu do czołgów już mówiłem, że do celów naziemnych wyłączam ten tryb asysty, bo tak się łatwiej namierza. A asysta tylko jakby pomaga w manewrowaniu, a tu manewrować wiele nie trzeba. To cele naziemne są praktycznie się nie poruszają. Jednostki wroga wewnątrz perymetru. Jeśli natychmiast ich nie powstrzymamy, nasza obrona się załamie. Trafienie spada. Tutaj w prawym dolnym rogu widać tam, ile mam jeszcze rakiet. Już coraz mniej, ale myślę, że powinno mi wystarczyć 60 rakiet. Mam jeszcze jakieś multia, ale to są do celów powietrznych, to są takie jakby, to są tak jakby cztery rakiety, że wystrzeluje, że on wystrzela cztery na raz i zaznacza na raz cztery cele. Powiedzmy, lecam, cztery samoloty, namierzam i on jakby zaznacza cztery samoloty i wtedy strzela do czterech na raz. No ale jakoś nie pomyślałem, żeby ich użyć na początku, to one nie działają na cele naziemne. Tu mógłbym w sumie te transportowce, tylko one są tak dosyć, one są daleko od siebie, te transportowce, i nie załapię wszystkich naraz. Zresztą szkoda trochę. Następny. Wydaje mi się, chociaż nie wiem, czy dobrze mi się, o właśnie, rakieta.
jest pokazane, ale już ją chyba zgubiłem. Nie wiem, czy to tak mi się wydaje, czy naprawdę tak jest, że tych transportowców jakby przybywa. Że było ich na początku powiedzmy 8, zniszczyłem z 5, a jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalej jest ich 8, a ja już wiele, a ja już kilka zniszczyłem. To strasznie dużo. Nie wiem, więcej matka nie miała chyba. Może jeszcze coś o fabule powiem. W grze służymy na początku w takiej prywatnej korporacji Artemis. Ale tam to gdzieś mniej więcej do połowy gry, aż później Artemis wyprowadza zdradziecki na atak właśnie na Stany Zjednoczone i jako taki bohater, musimy jakby przejść na dobrą stronę konfliktu, czyli o, rakieta chyba już, o, nie zdążyłem. 25 ziemi zabrała, to widać w prawym dolnym rogu. I jako taki dobry bohater musimy, o! Wyrzucił znowu tych. Myślałem, że to jakieś transportowce przyjechały, ale to nie, to wyleciał tutaj, zwolnił troszeczkę i... ...i go zniszczy. I musimy przejść na stronę konfliktów, czyli musimy przejść na stronę Ameryki i wygrać ten konflikt zbrojny z tą Artemis. Na początku, tylko też to jest tak dosyć, no, nierealistycznie, bo... To mówię, chociaż w sumie no to jest tylko gra, no nie, i chodzi o to, że sobie polatać samolotem, a nie... No ale no to tak tylko powiem, że na początku, bo Artemis atakuje z zaskoczenia, zniszczyła większość sił zbrojnych Ameryki, przejęła większość głowic nuklearnych, zniszczyła sieć, sieć rakietową przeciwko tym pociskom balistycznym, no i... No i w sumie Ameryka była udupiona, już tak naprawdę to nic by się nie dało zrobić. A tu w tej grze wygrywam, znowu już dostałem. A tu w tej grze po prostu jakby wygrywamy ten konflikt, mimo że w rzeczywistości nie mielibyśmy szans, bo już nie ma jak. Jednym samolotem pokonujemy całą ogromną wrogą armię. No to ale to jest taka gra, no wiadomo, więc rzeczywistość. Przybywają posiłki, są w porę i w czas, no ale już widać na mapie kolorem zielonym, bardzo szybko się przemieszczają, już w sumie no to, to już teraz tylko tak sobie można polatać, tam podobijać ich, bo to za to są dość doświadczenia i no ale to już jest w sumie koniec. No, także ogólnie gra dostaje 9,5 punkta na 10, to może w sumie co tej gry nic nie mam, tylko bym może to pół punkta zabrałem za grafikę, chociaż grafika jest dosyć dobra, ale na 10 jest za słaba, musiałaby być taka jak, nie wiem, Need for Speed Run albo Battlefield 3, żeby dostać 10 punktów. Ale szczerze od serca polecam tą grę, także ona nie jest droga. Za 40 zł można kupić spokojnie, także... Co? Tu jeszcze sobie chwilę polatam, bo to... nie wiem już. Już w sumie to już mógłbym wyjść z tej misji, ale... Jeszcze nie wiem o co chodzi. Już... Bo już... No widać na minimapie zresztą, nie ma jednostek wroga. Są tylko misja wykonana. No i to by było na tyle, no. Także... No, to tutaj jeszcze na koniec mi podliczy punkt doświadczenia. Tu wszystko. Z mojej... No i tu w sumie z mojej strony to było chyba na tyle. Hej.